Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci nieprzerwanie działa od 2007 roku. Realizujemy zadania na rzecz tych pacjentów, dla których medycyna już nie ma pomysłu. Podnosimy jakość życia i to jest celem naszej organizacji. Od 2 lat budujemy dom opieki wyręczającej. Dzięki pieniądzom, które udało nam się pozyskać, dzięki dotacji i dzięki wpływom z 1%. Jak wiemy, czasami cuda wymagają czasu. I to właśnie się wydarzyło. Teraz realizujemy pracę wykończeniową. Dom to ludzie, dom to miejsce, w którym dajemy sobie wsparcie, miłość, szacunek i bezpieczeństwo. Dzieci w domu opieki wyręczającej chcemy obdarzyć opieką medyczną, szacunkiem i bezpieczeństwem. Dać wytchnienie rodzicom, którzy całe swoje życie poświęcają opiece nad dziećmi. My jako Kabaret Neonówka od ponad 10 lat wspieramy Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Uważamy, że hospicjum to też życie. Ta idea jest nam bardzo bliska. Staramy się naszym humorem i zaangażowaniem wspierać rodziny. Sam jestem rodzicem 3 dzieci i doskonale wiem, jak ciężko jest ogarnąć 3 niesfornych bobasów. Tutaj mamy do czynienia z dziećmi chorymi. Opieka nad dziećmi chorymi jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla rodziców. Dlatego dom opieki wyręczającej jest niezbędny, ważny dla chorych dzieci, ale przede wszystkim dla ich rodziców. Niech odpoczną, odświeżą głowę i zapomną o tym, co ich tak naprawdę w życiu spotkało. To jest bardzo ważne. Kondycja psychiczna rodziców to jest mega ważna rzecz. 1500 metrów kwadratowych to pokoje dla dzieci, to miejsca rehabilitacyjne, przyjazne, to gabinety psychologiczne oraz lekarskie. Ponieważ dom domowy będzie i radosny, i takie jest nasze zamierzenie, ale przede wszystkim będzie fachowy. 15 milionów dotacji, wpływy z 1% i darowizn. Na realizację czekają zaprojektowane przez Wrocławską Akademię Sztuk Pięknych kolorowe pokoje dla dzieci. One zaś wymagają wsparcia sponsorów. Każdy może dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę do budowy domu opieki wręczającej. To przekazanie 1,5% podatku. Jeśli macie Państwo taką wolę, proszę to zrobić.